Światło, zdaje się, że takie rzeczy, pani babo, te napisy białe, one i tak będą zawsze białe. Tam białe, ciut na płocie zielonym, prawda? Wiocha na płocie. Tam na Pradze Południe inny kolor ma płot, a tu na Woli, najwyższej dzielnicy w Europie, mówią, wiocha ma płot zielony. A jeszcze słuchaj, jest na dodatek. Także proszę Państwa, te dzieci zanim pójdą do szkoły, to one tak pieprzą takie różne głupoty. Ja pamiętam, jak tu przyjechałam z Anglo-Ameryki, Białystok, przyjechałam do Warszawy. No moja szkoła była super, ze względu na super, super profesorki, super, ale super, boże. No ale proszę Państwa, burdel na korytarzu. Nikt się nikogo nie słucha. No, jak, gorzej jak w szkole podstawowej, bo pamiętacie Państwo, jak to było w szkole podstawowej? No szał. Ja pamiętam, że były takie wolne jakieś przerwy, co to było. No to po prostu był szał. Ale w szkołach średnich, tak człowiek jest ciut większy, bardziej dorosły, no to powinien. Ale proszę Państwa, nauczycielce ani dzień dobry, ani do widzenia, żadnej. No chyba, że wy polonistka, ale przecież polonistka jest w pokoju nauczycielskim, jak jest przerwa, nigdzie nie chodzi. Aż to jakieś, no po prostu dupą po tym, ale to przecież stare konie już w średniej szkole. Dupą po ziemi, po podłodze. Ta babcia klozetowa też musiała to wszystko jakoś pilnować, bo przecież toaleta super nowoczesna i to wszystko, co w toalecie super nowoczesne jest, by chcieli rozpieprzyć, rozwalić. Każdy musiał jakoś porządku pilnować, ale to szalało, ale to szalało. A teraz jak patrzę się na tego kurczaczka, no ale on ma pierwszą grupę inwalidzką, ja rozumiem, ale to wszystko jakby miało tę pierwszą grupę inwalidzką na mózgu, na mózg, na mózg. A jeszcze kaszlą mohery, proszę Państwa. No to jest Wola, to jest Warszawa, Warszawa jest katolicka. I tutaj co do tego, my nie mamy nic, proszę Państwa, bo nawet ktoś tu napisał na Facebooku na temat Szydło, że po co ona zachwala ten różaniec. Przecież można zachwalać Pana Boga. Ogólnie, o Państwo zobaczą, jaka pustka. Ale to jak przyjadą trzy autobusy, to zaraz znowu będzie poszło. Ale bardzo dużo będzie poszło. Proszę Państwa, że tak mówią o Szydło, że po co ona ten różaniec reklamuje? Ja też jestem tego zdania. Niech ona reklamuje to, do czego nie można by było się potem przyczepić. Bo gdy przyjdzie kolejna fala, kolejna moda, my tutaj mówimy o modzie, że moda na to, moda na tamto, ale niech będzie moda na czytanie Słowa Bożego, studiowanie Pisma Świętego. Niech będzie moda na studiowanie, a nie ma tej mody. Ludzie chcą mieć złoto, srebro, bogactwo, pieniądze i tytuły. Mieć i być. Czyli jakiś tam docent, doktor habilitowany. Był taki moment, że i technikum, jak ktoś jest po technikum, że ma maturę, to już nie jest modne. Niech to pozostanie, że matura jest najważniejsza. A potem, to wiecie Państwo, ja też miałam pozaczynane różne studia i byłam na Akademii Teologii Katolickiej. Ale takie czubki, jakie mamy po Uniwersytecie Warszawskim, to takich czubków nie ma na świecie. Proszę Państwa, to już parę lat temu były te badania prowadzone przez Chińczyków i oni stwierdzili, że te szkoły polskie i Uniwersytet Warszawski jest na najniższym poziomie światowym, to za dobrze powiedziane, jakimkolwiek poziomie.